O godzinie 19.50 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wielkopolskim doszło do pożaru kamienicy. Zgłoszenie było bardzo takie drastyczne, tak, ponieważ już ludzie mieli w tym momencie odciętą drogę ewakuacji poprzez zadymienie. Po przybyciu naszych zastępów okazało się, że lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze tego budynku jest objęty już w całości ogniem. Po wejściu naszych strażaków do budynku na schodach odnaleziono dziewczynkę 10-letnią, która już była nieprzytomna. Ewakuowano ją bardzo szybko na zewnątrz budynku i przekazano pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. W dalszej części nasi strażacy dostali się do mieszkania, rozpoczynając gaszenie tego mieszkania, a także ewakuowali z piętra powyżej, z trzeciej kondygnacji, następne trzy osoby na zewnątrz budynku, które również zostały przekazane pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Po ugaszeniu pożaru niestety odnaleziono zwęglone zwłoki. Niestety nie jestem w stanie potwierdzić tego, czy to w ogóle był pan i 60-letni, ponieważ jego obrażenia nie pozwalały na to, żeby zidentyfikować te zwłoki, także tym w tej chwili zajmuje się policja. Po oddymieniu klatki schodowej z drugiej części tego budynku ewakuowano kolejne dwie osoby. Te osoby nie wymagały pomocy pogotowia. Już na miejscu działa inspektor nadzoru budowlanego, działa również grupa dochodzeniowo-śledcza z policji i te służby będą w stanie potwierdzić, czy ludzie z tego budynku będą w stanie dostać się do swoich mieszkań.